przegrywamy niestety z GKS-em Katowice 5-2. Wiedzieliśmy, że ten ostatni krok będzie najtrudniejszy i dziś rzeczywiście trudno było sforsować obronę katowiczan. No tak, jak wcześniej powiedziałem, źle weszliśmy w mecz od początku. Trochę za dużo błędów, za duży przestój. Nie zaczęliśmy tak agresywnie, jak powinniśmy. Zrobiliśmy błędy, Katowice je wykorzystały i pomimo, że w drugiej części meczu bardzo chcieliśmy odrobić straty, wrócić do swojego rytmu, to się nie udało. Także no nic, zakasać trzeba rękawy i trzeba walczyć, bo to jest play-off. Tutaj nic się nie dostaje za darmo, a nasza historia jest taka, że dobrze wiemy, że jakieś przewagi, powiedzmy, po jakimś jednym, drugim czy piątym meczu nie mają żadnego znaczenia. Albo wygrywasz 4 mecze, albo nic nie wygrywasz. Początek mógł wyglądać jednak zupełnie inaczej. Mieliśmy słupek, później też były sytuacje, szczególnie w drugiej tercji, ale gdzieś ta skuteczność zawodziła. No można tak powiedzieć, że też dzisiaj nie była, powiedzmy, na tym poziomie, na jakim były we wcześniejszych meczach, bo strzelaliśmy tych bramek więcej, ale no mówię, musimy to wymazać teraz i z mocnym postanowieniem poprawy wrócić do swojej gry w czwartek na naszym wspaniałym lodowisku. W tych trzech bardzo dobrych spotkaniach mogła wkraść się taka dekoncentracja. Nie chcę mówić o lekceważeniu rywala, ale gdzieś fakt, że no mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i możemy wygrać. Nie, może to jest bardziej takie gadanie z zewnątrz. Moim zdaniem wszyscy jesteśmy na tyle dorośli i na tyle odpowiedzialni, że wiemy, że w play-offie nikt nam nic nie da za darmo, że to jest po prostu wojna i tak jak też powiedziałem wcześniej, albo wygrywasz 4 mecze, albo nic nie wygrywasz i nie masz kompletnie nic z tego, także nastawienie jest takie, żeby każdy mecz wygrać. No i mówię, w czwartek jest kolejny mecz, trzeba te wszystkie błędy wyeliminować, zagrać najlepiej tak, jak zagraliśmy te pierwsze 2 mecze w domu.